zaczniemy. Pap, zobaczmy, co mamy. Panowie, zapraszam. To co, jak to zrobimy? W tamtą stronę można na piechtę, ale z VIP-ami to już inna sprawa. Spoko, pan. To na tymyk na was, to już moja praca. Na górę. Tam będę, żeby mógł zobaczyć, jak to się da. To śmigło nie wróży dobrze. Kuźwa, co to było? O chińskich specjalcach nikt nam nie wspominał. Musimy się tam dostać. To im umknęło to w sumie wszystko, bo trzeba powiadomić Batyry. Przyjął. Tu grabasz 4. Zgłoście się, odbiór. Uwaga, melduje. Chińscy żołnierze wokół punktu docelowego. Chwila. Wyglądają na specjalców. Dokładna liczba nieznana. Przyjąłem. Kontynuujcie misję i wydostańcie ich stamtąd. Ruchy! Floppy, spokój. Jest winda. Rekę, ściągaj windę. No, Reker, zobaczmy, co mamy. Brać sprzęt. Co to kurwa jest, korkowce? Jazda do hotelu. Nie widzę go. VIP-y są na ostatnim piętrze. Wybiorę skybar. To by pasowało. Skybar zawsze jest na dachu. Serio, zadzwoń do żony Dana. Tak, wiem. Tylko... Kurwa, zamknij drzwi! Krycie, krycie! Nie to piętro, nie to piętro! W mordę. Chyba rozpętaliśmy wojnę z Chinami. Ta droga jest spalona. Są jakieś inne? Nie. My musimy uważać i przeżyć. Pieprzonych w porządku. Aj, że. Patrz. Się szykowali. Schody! Dobra, Rikę. Siąd!
roboty, pan. Już, chwila, moment. Niedobrze. Na pozycję! Żołnierze, balkon! Ustawy? Zaraz się rozpalę. Koniec! Czysto! Chodźcie, chłopaki, gotowe! Bułkę za... Wszyscy cali? Żyje Żrek? Czterdzieste pierwsze piętro. Gotowi? Nasze VIP-y? 38. No nie. To nasz numer. Jezu Chryste. Jasny gwint. Wszyscy zginęli. Co tak późno? Od
drodze wpadliśmy na grupę żołnierzy przeczesujących budynek. Dlatego zmieniłem pokój. Jak jesteś mobilny, to na co ci nasza pomoc? Przejść przez korytarz łatwiej niż przez ulicę. Właśnie! Chodź, Decker. Gdzie jest Van? Van? Ulica odpada, tam jest pełno chińskiego wojska. No to po prostu zajebiście. Kim są te VIP-y? To bardzo ważni ludzie. Ważna kobieta i jej ważny mąż. I mamy ich stąd wydostać. Tyle wam wystarczy, żołnierzu. Jestem Hanna, a to jest mój mąż. Dzięki za pomoc. Proszę pana, nie za chwilę, przepraszam. Zna pan nasz język? Jest pan ranny? Może pan iść? Mój mąż jest ranny. Musi odpoczywać. Odmawiam żadnego odpoczynku. Na dachu widziałem śmigła, musimy pryskać. Pójdziemy w górę. Co? Umiem latać. Pożyczymy helikopter. Taki jest plan, bez dyskusji. Chyba, że macie inne pomysły, sierżancie. No nie, kraść nie będziemy. Skończyliście? Potrzebny jest lekarz i to szybko. Tyle przemocy. Czym to się skończy, sierżancie? Nie tak to sobie... Dziękuję, sierżancie. Jestem wam wdzięczna za pomoc. Jazda. Już. Ruchy. Ruchy! Raz, gotowy. Raz. Nisko, trzymamy się razem. Chodź, Brecker. Jak to nie wypali, mamy przesrane. Za późno nasz. Pójdziecie przodem. Ja zabezpieczę tyły. Przepraszam. Proszę tu zaczekać. Dobra, na górę. Sierżancie Recker, zabezpieczcie śmigłowiec. Ostrożnie, Recker. Nie mogę namierzyć z tych zasrańców! Wszyscy wsiadaj! Dalej! Tempo! Tempo! Wsiadać! 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 Ws